Policjant Kop, maj 1998 rok. Policjanta Kopa, jak już wspominałam, wcześniej osobiście poznałam w dniu zabójstwa Nikodema w Komendzie Miejskiej Policji w Gdyni. Przedstawił mi go Piotr Z, znany gdański kantorowiec. Tamtego feralnego wieczoru policjant Kop odwoził mnie do domu na prośbę Piotra Z, służbowym Polonezem z Komendy Policji w Gdyni. Znany był mi tylko ze słyszenia jako funkcjonariusz policji o pseudonimie Kop który od kilku lat dorabia sobie do pensji w kantorze u Piotra Z. policjant Kop pomimo że nie uczestniczył w czynnościach w dniu zabójstwa i nie przesłuchiwał mnie na komendzie w Gdyni zostawił mi wtedy swój numer telefonu komórkowego i powiedział żebym w razie czego zadzwoniła do niego nawet w nocy jeślibym sobie coś przypomniała co mogłoby okazać się znaczące dla tej sprawy Krótko po pogrzebie Nikodema policjant Kop dzwoniąc do mnie na komórkę dosyć natarczywie nalegał na spotkanie ze mną Poinformował mnie telefonicznie, że został przydzielony do grupy wyjaśniającej zabójstwo mojego męża i ma do mnie parę pytań. Pytał, czy możemy się spotkać i porozmawiać osobiście, zaproponował też, że może przyjechać do mnie do domu, żeby mnie, jak to określił, nie ciągać po komendzie. Stwierdziłam, iż jeśli ma coś ważnego do przekazania i pilne pytania, to niech przyjdzie. Każda informacja była wtedy dla mnie na przysłowiową wagę złota. Dlatego zgodziłam się na spotkanie i zaprosiłam go do domu. Policjant KOP po przekroczeniu progu holu, wyciągnął swoją legitymację policyjną i wylegitymował się nią, następnie przywitał się ze mną i z moim ojcem. Po czym wręczył mi powiększone zdjęcia z moim wizerunkiem. Zapytałam go: A co to jest, skąd ma pan moje zdjęcia? Pracowałem od kilku miesięcy nad pani mężem i miał on stałą obserwację. Przypis 22, a zdjęcia męża razem z pani zdjęciem wisiały u mnie na ścianie, by było widać jak kto z kim jest powiązany. Już nie są mi potrzebne, to je pani zwracam. Policjant Kob był facetem średniego wzrostu o mizernej aparycji, miał jakiś taki nerwowy tik w jednym oku i co chwilę je przymrużał. Widać było, że wyszedł prosto od fryzjera, miał krótko przystrzyżone włosy, których jeszcze pozostałości po strzyżeniu widoczne były na jego koszulce. Generalnie po tej krótkiej rozmowie zauważyłam, że nie grzeszy intelektem, o urodzie nie wspominając. W jego wyglądzie było coś wręcz odpychającego. Widziałam, że od samego początku był bardzo poddenerwowany, ręce mu drżały, głos się zacinał, nie patrzył mi w oczy tylko zerkał po bokach i nie potrafił sklecić składnie zdania. Widzę, jak się denerwuje, zapytałam go, czy może chce coś do picia, a on bezpardonowo szybko odpowiedział, przypis 22. Zdziwiło mnie i zastanowiło to trochę, co on do mnie mówi, gdyż skoro stwierdził, iż Nikodem miał rzekomo stałą obserwację. To w takim razie, gdzie była w dniu jego zabójstwa ta niby obserwacja, skoro zabójca nie został schwytany, czy choćby ustalony lub namierzony. Czyżby w takim razie też ta obserwacja została zdjęta tuż przed zabójstwem, czy akurat mieli przypadkową przerwę na lunch? Jeżeli obserwacja faktycznie była, to na nic się nie zdała. Tak poproszę wódkę. Ale pan przyjechał autem. Może pan tak pić alkohol w pracy? Mój zawód już tak ma i jeśli to nie problem, chętnie się napiję. Tyle, że wódki nie mam. Z mocniejszych trunków zostało tylko whisky Black Johnny Walker. Może być, tak poproszę. Był ciepły i słoneczny dzień. Od czasu tego feralnego dnia tylko pogoda dopisywała, ale wspomnienia przyprawiały mnie wciąż odreszcze i stany stresowe, objawiające się nagłymi, silnymi i tępymi bólami brzucha. Zaprosiłam policjanta na taras i wskazałam mu fotel ogrodowy, po czym wyszłam po napoje. Po chwili wróciłam ze szklanką whisky z lodem w ręce. Gdy zobaczył szklankę wypełnioną do połowy, zapytał mnie, czy mogę mu dolać Coca-Colę. Cofnęłam się do kuchni po dużą butelkę kouli i po powrocie na taras postawiłam ją na stole, żeby sam sobie nalał. Policjant Kob zadał mi parę pytań nic nie wnoszących do sprawy, gdyż były to pytania podobne do tych, na które odpowiedziałam już podczas przesłuchania w Gdyni jeszcze tego samego dnia po zabójstwie. Było to pewnego rodzaju zwyczajowe bla, bla bla, i odniosłam wrażenie, że stanowiły tylko pretekst, żeby się wprosić do domu. Po chwili policjant kop wypił całą szklanką aż do dna, co mnie trochę nawet zaskoczyło i poprosił o dolewkę. Mój ojciec w tym czasie siedział na fotelu w salonie i przez otwarte okno balkonowe bacznie obserwował sytuację na tarasie. Przyniosłam mu z salonu butelkę Johnny Walkera i postawiłam na stole, żeby sobie nalał, ile tam chce. Wciąż czułam zdziwienie, że tak sobie pozwala na służbie. W sumie też nie powinien tak łapczywie pić będąc u kogoś obcego w domu, do tego po raz pierwszy i służbowo w sprawie niby prowadzonego, poważnego śledztwa. Siedziałam tak i przyglądałam się jego poczynaniom, zastanawiając się, jak to jest możliwe, aby tak zachowywał się policjant na służbie. W międzyczasie nalał sobie kolejne pół szklanki. Dopiero wtedy powiedział po ceo przyszedł. Chcę pokazać pani policyjny materiał z pogrzebu, może coś lub kogoś nietypowego pani wskaże. Nie ma sprawy. Proszę pokazać mi, co tam macie. Ale ja teraz nie mam tych materiałów przy sobie. Jeśli jutro ma pani czas, to mogę je przywieźć. Dobrze, to proszę podjechać do mnie jutro z tymi materiałami i zobaczę, czy będę mogła wam w czymś pomóc. Po jego wyjściu jednoznacznie stwierdziłam, że mógł mi to wszystko przez telefon powiedzieć i przyjść, już z gotowym materiałem do pokazania mi go, a nie przychodzić, żeby mówić o niczym i umawiać się na kolejny raz. Jego zachowanie zwyczajnie było pozbawione jak dla mnie logiki. Następnego dnia koło południa ponownie przyjechał służbowym polonezem ów policjant KOP i zaparkował tuż pod samą bramą wjazdową posesji. Tego dnia przywiózł ze sobą w czarnej torbie dużo zdjęć, które policja robiła ukradkiem podczas ceremonii pogrzebowej, jak również kasetę wideo VHS, przypis 23, jak się za chwilę okaże, z nagraniem zastrzelonego Nikodema Spokoju w lokalu Las Vegas. Zaprosiłam go do salonu i poprosiłam mojego tatę, aby zabrał dzieci do bawialni. Po czym policjant ten usiadł na fotelu i na ławie kawowej zaczął rozkładać zdjęcia i poprosił mnie, abym się im na spokojnie przyglądnęła. Jeszcze zanim zaczęła je oglądać, wręczył mi do ręki czarną kasetę wideo, mówiąc do mnie tak. Jak pani chce, to może sobie pani tę kasetę zostawić. Jest tam urywek nagrany, jak leży zastrzelony pani mąż. Przypis 23 później to krótkie nagranie pokazywane było kilkukrotnie w telewizji, co mnie wtedy bardzo zszokowało, jak to jest możliwe. Że ktoś ze środka z policji wynosi ważny materiał dowodowy ze sprawy, i do tego ze skandalicznym komentarzem funkcjonariuszy stojącym nad ciałem mojego męża, i nie ma żadnej reakcji ze strony śledczych. Czy szefostwa w sytuacji niezakończonego śledztwa? Zaskoczył mnie tym, co opowiedział, i zapytałam go: A czy pan tak może z policji wynosić dowody w sprawie zabójstwa? W sumie to nie mogę, ale i tak nikt tego nie zauważy, bo to jest. Tylko kopia. Kasetę odłożyłam na barek stojący nieopodal. Usiadłam na sofie i zabrałam się za oglądanie sterty zdjęć z pogrzebu Nikodema, nic nietypowego jednak nie zauważyłam. Po ich obejrzeniu mówię mu, że zdjęcia jak zdjęcia, nic na nich nie ma nadzwyczajnego. Jedynie znajomi i ludzie, których w ogóle nie znałam. Nie wiem czemu miały służyć te zdjęcia. W każdym razie wszystkich obecnych na pogrzebie dokładnie opfotografowano z każdej możliwej strony. Policjant Kop zaczął snuć opowieść, jak przed zabójstwem wielokrotnie dzwonił do mojego męża i chciał się z nim spotkać i powiedzieć mu, co się dzieje, ale on nigdy nie miał dla niego czasu. I faktycznie, jak to powiedział, to przypomniałam sobie, jak Nikodem mówił do kogoś przez telefon. Wydzwania do mnie ten pajac Kop i dupę mi zawraca, on chce mówić mi o rzeczach, o których już od dawna wiem i to z samej góry. Mówił to śmiejąc się do swojego rozmówcy. Wtedy zrozumiałam że chodziło o niego. Policjant Kop powiedział mi również, że kilka dni wcześniej przed zabójstwem przyszedłszy program z Warszawy z informacją, że Nikodema chcą zlikwidować. Chcieli dać mu ochronę policyjną i padła taka propozycja od Edmunda Muchy, lub chcieli mu zaproponować coś innego, żeby to gdzieś bezpiecznie przeczekał. Ale nic z tego nie wyszło, bo Nikoś nie chciał od nich żadnej pomocy. I o tym również mąż mi wspominał i pamiętam, jak powiedział do mnie, ja znam te ich numery z tymczasowymi lub aresztowaniami, na niby, a później wyszłoby, że rzekomo zrobiłem sobie samobójstwo tam. Nie, dziękuję. Kiedy skończyłam oglądać zdjęcia, porozmawialiśmy jeszcze chwilę. Na koniec powtórzył, żebyśmy byli w kontakcie telefonicznym i jeśli coś mi do głowy przyjdzie po obejrzeniu tego materiału fotograficznego, to mam do niego zadzwonić. Zaraz po jego wyjściu zawołałam tatę do salonu i włączyliśmy tę kasetę, którą zostawił mi ten policjant. Widok na ekranie był przerażający. Pokazany był tam wizerunek zastrzelonego Nikodema z bliska. Po chwili mój tato zdenerwowany zapytał mnie, po jaką cholerę on dał ci tą kasetę. Przecież tego nie da się oglądać. Nie wiem, nawet go o to nie zapytałam, po co mi ją dał, tak byłam tym zaskoczona. Minął jakiś czas od tego spotkania. Ponieważ nie zadzwoniłam do tego policjanta, bo nie było takiej potrzeby, po jakimś czasie ponownie odezwał się do mnie telefonicznie tym razem pod pretekstem że musi mnie zabrać na pobranie odcisków palców do laboratorium prosił o wskazanie dnia kiedy byłoby to możliwe powiedziałam mu wtedy że przecież odciski zostały już pobrane na komendzie w gdyni zaraz po zabójstwie na to on tłumaczy mi że jeszcze raz trzeba je zrobić bo coś się tam nie zgadza usłyszawszy to co opowiedział umówiłam się z nim na drugi dzień mając świadomość iż jeśli to pomoże w śledztwie to trzeba jak najszybciej dokonać takich czynności. Na następny dzień policjant KOP przyjechał do mnie pod dom służbowym, nieoznakowanym polonezem i zawiózł mnie na komisariat na ulicę Piwną Wis a Wis Kościoła Mariackiego w Gdańsku. Po drodze funkcjonariusz Przypis 24 ten tłumaczył mi, że muszą pobrać moje odciski palców, żeby podczas śledztwa wykluczyć wszystko to, co ewentualnie dotykałam na miejscu zdarzenia. Kiedy dojechaliśmy na miejsce, pobrano tam moje odciski palców. Po czym policjant Kop odwiózł mnie z powrotem do domu. Na koniec ponownie powiedział, żebym zadzwoniła do niego, jak będzie jakaś pilna sprawa, gdybym czegoś potrzebowała, czy czegoś się obawiała, lub gdybym poczuła się zagrożona, mam wtedy dać mu znać i w razie czego dostaną ochronę z policji. To jego zachowanie wydało mi się być już zlekka natrętne i niestosowne w tym jego określeniu, w razie czego. Jednakże podziękowałam mu za oferowaną pomoc i wróciłam do swoich spraw. Przypis 24, a co ciekawe, przecież czynności policyjne były prowadzone przez policję z Gdyni, tak samo jak mnie przesłuchiwano w Gdyni, a nie w Gdańsku. Taki mały szczegół, ale zastanawiający mnie do dziś.